tutti. Ciao a tutti. Jesteś na kanale Kuchni Włoskiej. Kanał nazywa się Mangiare Łebki. Słowo mangiare znaczy jeść. Tą kuchnię poznałam pracując kilkanaście lat w restauracjach w samym centrum Rzymu. Tak, Aleksandro. Punti surdi questo. Muszę mówić do męża po włosku, bo nie rozumie. No, così che lo si vedono tutti ingredienti i io dico. A więc tak, potrzebna nam jest forma taka 24×40. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia. 500 gram mąki pszennej tortowej. 200 gram cukru pudru, szczypta soli, 100 ml mleka, ale mleko musi być temperatura ambienty, czyli temperatura pokojowa. Przy mnie się uczycie języka polskiego, prawda? 3 jajka, 200 gram masła, temperatura ambienty, czyli temperatura pokojowa. Tutaj jeszcze mam kilka kropli aromatu waniliowego, będą nam potrzebne dwie cytryny. Później zobaczycie, co z nimi zrobię, ale to zobaczycie później. 4 jabłka, 4 gruszki. No i jest jeszcze składnik sekretny, ale podczas robienia zobaczycie co. Obrałam gruszki, ale zanim skropię cytryną, to sobie tutaj muszę przestawić. Cytrynę utrę, bo będzie nam potrzebna skórka z cytryny do naszego ciasta. Jabłka już mam pokrojone, tutaj sok z cytryny polewamy na nasze jabłuszka, ja je zamieszam, żeby mi nie szczarniały, ok, dobra i teraz to wszystko przestawimy, kochani, teraz weźmiemy się za nasze ciasto, mamy masło, wsypię cukier puder i będziemy ukręcać. Słuchajcie, tutaj właśnie mam to już ukręcone i teraz będziemy dodawać wszystko. Aha, tutaj mam proszek do pieczenia. Musimy zmieszać z naszą mąką. Zamieszam. Do mojej masy będę dodawać po jednym jajku. I oto składnik sekretny. Tu jest 90 gram czekolady gorzkiej. Pokrojone w taką kosteczkę. Dodajemy do naszego ciasta. Teraz tak robimy, na część kładziemy nasze gruszki, o ja je tak ładnie wcisnę w ciasto, na połowę i na drugą połowę wciśniemy nasze jabłuszka. I tak właśnie wygląda moje ciasto, które wstawia teraz 180 stopni funkcja góra-dół na środkową półkę.
na 45 minut teraz, a później zobaczymy co i jak, ok? Słuchajcie, idę do Was. O, zobaczcie jak wygląda, tak wygląda. Czas pieczenia to już Wam napiszę pod filmikiem, dokładnie jak piekłam. Wszystko krok po kroku, bo wygląda rewelacyjnie. Robimy tak, że tu z tej strony ukroję. Tak. No, wygląda upieczony, bardzo fajnie. Ojej, jak fajnie. I z drugiej strony od gruszek ukroję. Piekło. Nie wiedziałam, czy jest upieczony, czy nie. Bo nałożyłam dużo tych. Ojej, jak fajnie, dobra. Słuchajcie, nałożyłam z tej strony dużo jabłek i tak dłużej piekła. W sumie już Wam pokazuję. W sumie to jest tak. Tu mam z jabłkami. To jest to z jabłkami, tak wygląda. Czekolada w środku. A tak wygląda z gruszkami z tej strony. Wiecie co, już Wam mówię, jak mi smakuje. Ale bardzo dobry. Mówię Wam, pyszniutki. Zobaczcie. Fajny. Pyszny. A teraz zobaczymy z tej strony z tymi gruszkami. Upieczony jest upieczony. Ja długo piekłam, bo naprawdę bałam się, że będzie niedopieczony. No, ja chyba za długo piecłam. Czy mniej, bo każdy piekarnik inaczej piecze. Słuchajcie, róbcie takie ciasta, zaglądajcie na mój kanał, zostawiajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie i zapraszam na następny przepis. Ciao a tutti, buon appetito, ciao!